No, chciałbym wrócić do tematu poruszonego przez pana, jeżeli chodzi o polską politykę wschodnią. To jest oczywiście temat rzeka, moglibyśmy wiele godzin rozmawiać i zrobić nawet nocne Polaków rozmowy i nie starczyłoby czasu, ale chciałem poruszyć temat stosunków polsko-rosyjskich. O Białorusi pan wspomniał, rzeczywiście tutaj już w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza po ostatnich wyborach prezydenckich po 9 sierpnia 2020 roku widzimy, że to uzależnienie Białorusi od Rosji jest już potężne i to no, gdzieś ta cegiełka niejedna została dołożona przez czynniki decyzyjne w Polsce do tego. Natomiast chciałem pana zapytać o stosunki polsko-rosyjskie, ponieważ wokół nich narosło mnóstwo mitów i bardzo wiele osób w media głównego nurtu, wiele osób także ze środowiska dyplomatycznego mówi, że z Rosją nie da się mieć dobrych relacji, że nie da się mieć dobrych relacji. Co więcej, są osoby takie jak chociażby znany geopolityk, pan doktor Jacek Bartosiak, które wprost no, wskazują na to, że Polska jest po prostu skazana na wojnę z Rosją. W związku z tym ten determinizm taki i geograficzny, i historyczny, według takich osób obowiązuje w przypadku Rosji, nie obowiązuje na przykład w przypadku Niemiec. Jak pan patrzy w ogóle na okiem dyplomaty na relacje polsko-rosyjskie i czy możemy mieć dobre relacje z Rosją, pańskim zdaniem? No po pierwsze, pan Bartosiak nie jest żadnym dyplomatą, tylko jest jakimś agitatorem, który wyraźnie przebiera nóżkami, żeby tylko Polska weszła do wojny przeciwko Rosji. Więc to w ogóle nawet szkoda czasu, żeby zajmować się komentowaniem wypowiedzi tego pana. Tym powinny się zająć po prostu polskie służby, tak? No, czy w polskim interesie i polskich funkcjonariuszy jest to, żeby na Polskę spadały rosyjskie bomby? No to tyle, jeżeli chodzi o pana Bartosiaka.